pana posła Krzysztofa Ibisza z Koła Parlamentarnego Spolegliwość. Kolejnym mówcą będzie pan poseł Leszek Miller. Panie marszałku, panie i panowie posłowie. Koło Poselskie Spolegliwość także z satysfakcją odnotowuje fakt, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zaczynają mieć znaczenie w bieżącej działalności rządu. Jest to zarazem program partii emerytów i rencistów Nadzieja, którą mam zaszczyt reprezentować. A więc nasze stanowisko w tych głosowaniach jest jednoznaczne i oczywiste. Dziękuję za uwagę.